popatrzmy. 15 poziom. 12, 8. Aha, to są już wykonane zadania. O, już się to by było smutne. Dobra, spoko. No byłoby, byłoby. 19, 15. Co jest na 15? What? Jest Undiscovered Mission i komentarz do niego jest jedynie chill. Jedno słowo. Chill. Tak. Okej. Okay. No. I'm angry. You are I do angry, things angrily. But, angry gets shit done. Perfectly peaceful. Pick up origin Piss evidence. Off. Perfectly pissed off, ja bym powiedział. Pissed lub... No właśnie, pissed w sumie. Znaczy pijany w brytyjskim angielskim. W sumie też. I can fix that. Mam jeszcze trochę alkoholu. Znaczy, trochę w sumie bez przesady. Mam całą masę alkoholu. Przecież go nie używam. Do czasu. Następnej sesji planszówkowej. O mój Boże, tak. Okej, dobra, kto mistrzy już odgląda w poślady? Ty! Stój w miejscu. Dziękuję. Mówisz, że chciałeś Gdyby mu zawsze można... zaaplikować zwrotną dawkę szczepionki w postaci całej masy śrutu. Nie całej masy, jednym... raz, a dobrze. Powiedz, a... pa, pa. To jest dość zabawne, bo gram Psycho, ale już mam snajperek. No tak. Kinda missing the point, ale no cóż, lubię ten typ broni. Szczególnie to, że od czasu jedynki poprawili ten pieprzony bug, który powoduje, że strzelasz gościa centralnie w łepetynę i masz idealną celność, ale gość jakimś cudem i tak dalej żyje, więc nie dlatego, że ma tyle HP, żeby ten... Po prostu twój pocisk mija przeciwnika, mimo tego, że widzisz, tak, że przelatuje przez sam środek jego czoła. Więc trzeba strzelać gdzieś w prawy czy lewy obojczyk, żeby to zarejestrowało. Which is kind of retarded. Ale no... No więc tak, strzelanie w takim razie jest minimalnie lepsze niż było w jedynce, bo naprawiono buga, ale jest wciąż tak samo niesatysfakcjonujące. No niestety, satysfakcjonujące jest w Doomie na przykład. Och, w Doomie wiele tak. jest satysfakcjonujących, więc... Och tak, w Doomie bardzo. Dlatego czekam na Doom Eternal z pewną dozą niecierpliwości, które ledwo mieści mi się w spodniach. To jak ludzie wyczekiwali na Skyrima. No, ale jakoś nie jestem jakimś wielkim fanem Skyrima. Mi chodzi generalnie o entuzjazm, z jakim ludzie wyczekiwali Skyrima, więc... Nie, mam wrażenie, że tego, że akurat na Dooma też wiele osób czeka. O tak, zdecydowanie. Szczególnie po tym Doomie, który był w 2016 roku, który... No, bardzo dobra gra, naprawdę, zacna gierka. Zrobiłem z niego nawet cały let's play z pokazaniem wszystkich sekretów. Przy czym, specjalnie się pałowałem, żeby znaleźć czasy, gdzie znajduje każdy sekret, żeby ustawić linki do tego, nie? Żeby można było po prostu kliknąć na początku filmiku, a właściwie ten... Właściwy znak zapytania i się przenosi do właściwego momentu, kiedy jest odkrywany, żeby dla kompletynistów, nie? Po czym dwa miesiące później YouTube usunął te funkcje, że można było zrobić link do konkretnej godziny. Yep. And that was a lot of pissing in the wind. Cóż, YouTube dość wcześnie w sumie zaczął uprzedzać o tym, że usuwają te funkcje. Ale tak, też bolałam nad tym, że to zrobili, bo to była fajna funkcja. Była bardzo przydatna, ale ponoć ludzie tego nie używali. No nie wiem, ja używałam dosyć często. Jak się pojawiało, ja z tego czasu często korzystałam, kiedy potrzebowałam sobie przełączyć na filmiku, najczęściej takim, który już znałam, do konkretnego miejsca. To było łatwiejsze niż zjechać do opisu i klikać na konkretne czasy. Generalnie można było sobie ustawić po prostu, że był w tym boksie, jak tutaj klikniesz, to przenosi się, nie wiem, do kanału, do subskrypcji, do czegoś tam, nie? Można było sobie to ustawić, co się chciało. W dowolnym momencie. I jeszcze była też fajna funkcja, która pozwalała w ten sposób tworzyć tak naprawdę gry paragrafowe na filmikach YouTube'a. No tak, niektórzy dalej to robią, tylko że używają po prostu ekranów końcowych. Ale to też nie są gry paragrafowe, tylko po prostu trzeba osobny filmik dla każdego cholernego rozdziału. No właśnie, a tutaj można było po prostu sobie skakać po jednym filmiku. Ja i mój Death Trap. Okej. Bo czy Death Trap zabije, czy ja, to się liczy jako ja. Tak, tak. Wiesz, czy mi się to kojarzy? Mm-hmm. Z ogłaszaniem, że to nie jest używane, z ogłaszaniem, że gry singleplayerowe nie żyją. To mi się kojarzy, jakby ten klimat. To jest całkiem prawdopodobne, zważywszy na fakt, że
No cóż, właścicielem YouTube'a jest Google, który stworzył Stadia. To wystarczy. Stadia jest w tej chwili najbardziej krytykowaną usługą ever. To jedna sprawa, druga sprawa. W ciągu pierwszych kilku miesięcy, bo to chyba, nie wiem, w listopadzie wyszło? Jakoś tak? W ciągu tych pierwszych kilku miesięcy to już straciło chyba 60% użytkowników. O, nice. To przebili tego, chyba Fallouta 76. Być może tak, bo Fallout 76 jeszcze wciąż ma wiernych fanów. Ludzi, którzy bulą gruby hajs, bo płacą tę całą subskrypcję. Tak, 100 dolców rocznie za Fallouta 70. Grę, która nawet darmowa byłaby słaba. No bo kurczę, jak ktoś chce porządną grę tego typu, to znajdzie 10 lepszych. Chociażby The Outer Worlds, dzień dobry. Dokładnie. Bez porównania lepsza gra. Owszem, nie ma innych graczy, ale jak chcesz innych graczy, no to zagraj w MMO. Jakieś normalne, dobre. World of Warcraft. Nawet mod do tego, do Stalkera multiplayerowy jest lepszym, moim skromnym zdaniem. Nawet mod multiplayerowy do Skyrima, z którym były również kontrowersje różnego rodzaju, bo twórcy moda w kulki sobie lecieli, jest lepszy. Nie, nie kojarzę tego moda, ale... Mnie nie interesuje nawet ten mod. No domyślam się. Pozwól, że cię podniosę. Nie wiem, wiem, że ten, że próbuję teraz jeszcze przejść znowu Dark Souls 3 na multi. I zawsze mi się... Początek gry zawsze jest trudniejszy w Dark Souls. Jeżeli chce się to przechodzić w parę osób. Z uwagi na to, że niektórzy ludzie sobie założyli, nie wiem, postawili sobie za cel, czy cokolwiek, żeby zwykłać ilość osób grających w tą grę, bo biorą na hama, dotarczają swoją postać do końcówki gry, używając wsparcia innych osób, żeby na odpowiednio niskim poziomie, po czym atakują graczy, którzy dopiero zaczynają grę i wychodzą sobie z tego. I wpada ci gościu z płonącym mieczem ze zbroją z końca gry, dzień dobry. Cóż. Obawiam się, że jest to coś, czego nie da się wyeliminować. To jest takie "We are salty, salty people". Z reguły jak widzę takiego szmaciarza, to po prostu robię Alt+F4, pokazując mu swoje palce sam. Jeżeli ma jakiś sensowny gear faktycznie, to wtedy może go z nim powalczyć, ale jeżeli robi takie gówno, to niech spada. Niech zajmie się czymś innym. Niech układa sobie domki z tego, skaczy coś. Wiesz, ludzie po prostu nie mogą znieść myśli, że mogą być w czymś od kogoś słabsi. I będą w ten sposób psuć innym rozgrywkę. A co nie zmienia tego, że na przykład ludzie, którzy powiedzmy, nie wiem, lądują na pojedynkach właśnie tych Dark Soulsowych, mając na sobie tylko spodnie i biorąc podstawową pałkę, i przy tym te osoby, które mają najlepszy gear w grze, gromią tak od, to te robią wrażenie. I to na YouTubie, jak się pojawiają takie filmiki, to jest takie, och, jak miło się to ogląda. Jak po prostu gość w samych gadkach, samym czystym skillem pokazuje, że da się. To jest piękne, no ale nie każdy takiego skilla ma, nie każdy ma odpowiedni refleks, nie każdy ma cierpliwość, żeby się tak wyćwiczyć. Być może każdy ma potencjał, żeby osiągnąć ten poziom, nie wiem. Ja osobiście mam dwie lewe ręce i nie przepadam specjalnie za Dark Souls. Dark Souls zasady jest ciężką grą, ale słyszałem właśnie, że ktoś cię namawiał do gry w to w jakiś sposób. Tak, tak, jest grupa osób, które mnie bardzo mocno namawiają do tego, żebym przeszła Dark Souls 1. Tak, jest taka grupa osób. Podejrzewam, że będziesz musiała ten na czas rozgrywki wejść w tryb offline. Właśnie się zastanawiam, bo jest sugestia, żeby zrobić to w multiplayerze. Mam... Jakby co to się pisze? Odpalam ten. Jest osoba, która jest, że tak powiem, w tych prośbach przewidziana już. A, okej.
bo... Nie pamiętam, w ile osób można grać ten w jedynce. Wiem, że w trójce można większość lokacji przejść we trzy osoby. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak to funkcjonuje. Ja nigdy w życiu nie grałam w multi w Dark Souls. W Dark Souls zawsze single. I zawsze właśnie na wyłączonych... wyłączonym online, w sensie... Na offline. Bo nie znoszę, jak inni gracze mi włażą i przeszkadzają. Dobra, odpalam ten, kolejne zadanie. Yes. Ten harczek się chyba trochę zepsuł. Jak sądząc po portrecie postaci. Possible? A Boże, z tego wyleci, więc znowu coś dużego i skrzydlatego i paskudnego. No dawaj, chodź tutaj. Pogłocz mój dzień. Oczywiście, że wielkie, skrzydlate i paskudne. Czemu miałoby być inaczej? No, Death Trap. Przerób pana na... albo panią. Ale to jest chyba pan. To może by się było, jak mi dobrze, to wiesz, zwarki, więc ciężko stwierdzić. One po prostu... jedne zmieniają się w inne. Nie wiem, czy one się są w stanie rozmnażać inaczej niż... wywalając całą masę jaj z siebie w którymś momencie życia. Egzystencji. To życia, że dużo powiedziane. Ha. Filler Thresher. To pewnie przez te macki. Tak. To są jak te, jak te czułki. Czułkowy Thresher. Przypomina mi się macuszka. Mi się kojarzy z tymi, z tekstem w Mass Effectie 1, kiedy docierasz do miejsca, gdzie jest ten... ta pradawna roślinna istota, która przyjęła sobie kolonię na Zeus Hope. Mm-hmm. I tam ta... ta Asari, która... ten, która komunikuje się jakby w imieniu tej istoty. Właśnie mówi, że tysiące tych czułek postrzegają ciebie jako ten, jako kompost. No. Okej, to było bardzo informujące, Patrycia, ale I don't think I care. I don't. Personally, I do not. Dobra, okej, rozumiem, tak, potrzebujesz uwagi, proszę, proszę, tak, dziękuję, już, no. Będę pał zębami! Biegnę! Masz coś do zabicia jeszcze? O, masz dużo do zabicia. Chłe. Posłucham się i zabić bez tego, a ja będę się zajmował zadaniem. Coś we mnie pluło z jednej strony, ale chyba mu przeszło. Nie będzie krystalisk pluł na twarz, tak? No, dokładnie. Znowu Tanis coś chce, już nawet jej nie słucham. Koleś! Opowiada o tym kompleksie górniczym tak naprawdę, więc jakoś wielce szczę. O, come on! Zdychajcie wszyscy, proszę. Dziękuję za waszą współpracę. Wiii, deszcz kryształków! Może i gram jako ten, jako Psycho, ale czuję się w tym momencie jak Velko z League of Legends. Thank you for your contribution. Za każdym razem, kiedy słyszę contribution, to słowo konkretnie,
To mi się przypomina Nefanio. Okej. Okay. Chyba wolę moje porównanie. No, proszę. Ja tutaj bardzo istotną pracę odwalam. Czy te, tak widzę. Przejęła się ode mnie. Czy ty słuchałaś w ogóle Tanis teraz? No to już śpieszę się z tłumaczeniami. Gadaliśmy się na początku o tym, że tutaj są po prostu walnięci, nie? No. I Tanis tym tłumaczyła. Czemu? Wyszło na to, że... O, leżysz. Już nie leżysz, nieważne. Wyszło na to, że kiedyś wszyscy ci, którzy tutaj mieszkają, byli pracownikami i tymi, i badaczami i tak dalej, nie? Czekaj. O, Eldium. Ale ten... jest tu z tobą. No, no to dobrze. Zwykle tak jest, że coś za mną jest. I ten, ale ci ten, Atlas i ci drudzy, boże, myślę, że Hyperion się tłukli o prawa do wykorzystywania tego wszystkiego. No i jak zwykle ofiarą tego całego konfliktu padli ci, którzy są na samym dole łańcucha pokarmowego, nie? Standard. Więc to jest ich, już tak powiem, działanie. Więcej walki dów, super. Tak jakbym począł wait for crusher results. We are crusher waiting. Results. Crusher results. To nie jest jakiś ten, jakiś kuzyn tego Yamraya? Cie. Zarabedą results. Nie wiem, czy powinniśmy to wrzucić razem z całym tym. O, tutaj jest. Jak ja nie znoszę tych robali. Naprawdę ich nie znoszę! Ouch. Okej. Okay. Znowu nas próbują wysłać do tego, do rezerwatu wykorzystywania dzikiego tego, dzikiej natury. Wyrażam zgodę na to, byś odpalił jakąś podróż, jeżeli jakąś w pobliżu masz. Nie. Oczywiście trzeba się wrócić całą tę cholerną drogę, bo Borderlands nie byłby sam, gdyby nie trzeba było zasuwać pół roku, żeby dotrzeć do kolejnego, albo raczej poprzedniego miejsca. Mamy dalej Perfectly Peaceful do zakończenia. Bo tego jeszcze nie zrobiliśmy. Ja mam tutaj ciężki żywot. Jak widać. Tak, właśnie widzę. Masz tam coś do zrobienia dalej? Tak, właśnie to zrobiłam. Z lekką pomocą mojego drogiego, już właśnie znikającego Deathtrapa. Deathtrapa. Okej, okay, tutaj jest chyba przejście. Z tego co patrzam. Coś mi się zbiło za plecami, odmawiam acknowledging that. Yes, me too. W tej skrzynce koło wejścia jest ta, jest hapek. Już zgarnięty, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. O, tutaj. Dzień dobry. Co to jest? Officer Elise Booth. Fajny hełm, moja droga. Z Dahl Corporation. I tutaj mamy drabinę, która prowadzi na górę. Pytanie, czy udajemy się już na górę? Pick up origin evidence. O, daleko stąd. Tak, bardzo daleko. No, możemy schodzić tą drabinę, zobaczmy, gdzie ona nas dowiedzie. Na górę. O, tutaj jest... Tak, wiem, bardzo precyzyjne.
Tak, gram Psycho, nie będę komentował. W każdym razie nie wiem, czy ty podążasz za historyjką, która jest w tym questie z kolei opisywana? Nie. Bo ogólnie z tego co widzę, z tego co pamiętam też z drugiej strony, Borderlands 2 i dalej stoją też, znaczy no, nie tylko w sumie, w pewnym stopniu też, stała interakcja między postaciami, historiami, które opowiada przy okazji Blunt Shooting. I w tym wypadku jest to informacja, czemu te wszystkie potworki, co ważą spod ziemi, są względem nas wrogie. Przelazła tutaj grupa tych górników i ta, która dostała kulkę, odkryła, że tutaj są właśnie te takie kryształowe potworki, które nie reagują na ludzi agresywnie i ogólnie jeden chciał jej zjeść czapkę, nazywa go Blue. I ten, i ta sztywna kobita stwierdziła, że mają przygotować te zwierzęta, żeby można było wyciągnąć z nich kryształy. No i ta, która dostała kulkę, na GS jakoś chyba nazywa, nie kojarzy, nieważne, stwierdziła, że nie będzie się poddawać tym rozkazom i przypomniała tamtej, że oni mają broń i że mają, no mówiąc kolokwialnie, wypierdalać. I ten, i oczywiście okazało się, że tam, tak jak stwierdziła, że nie macie całej broni, więc tamta dostała kulkę i ta sztywna kobieta nakazała wydobycie kryształów z tych zwierząt. Ta. Czyli corporate greed as usual. I to w takim najgorszym wydaniu. Yep. No cóż, to jest to jednak świat, w którym powstało takie coś jak Wildlife Exploitation Preserve. Tak, zdecydowanie. Bardzo charakterystyczny sposób podchodzenia do tej kwestii. Z tych gości nawet nie ma tak dużo pieniędzy, więc średnio opłacalne po nich sobie łazić. Ten, i sobie na przykład na którymś jeździ czy coś. Proszę. No cóż. Najwyraźniej nie dla wszystkich docile as Bloody Kittens. Ogólnie te potworki kojarzą mi się z tamperami z Firefalla. Oh fuck! Krzywo się bił granat. Spoko, ja mam tylko same krystaliski wokół, więc... Też. Czekuję. I'll be dead. I am dead. I am deader than dead. Mi się udało dobić tego jednego. Aczkolwiek tak. Może to będzie oznaczało, iż znajdę się gdzieś, gdzie będę mogła wyjść łatwo, bo w końcu zgarnęłam chyba ostatni element. No sprawdź, ja tutaj próbuję się nie zabić i zgarnąć jeszcze pieniądze. O, pięknie, mam kawał drogi. Okej. Run like the wind, bleh. That won't be easy. Muszę kupić amunicji, bo mi się skończyła amunicja do shotguna. Teoretycznie powinieneś teraz dostawać więcej ammo, bo zbieram ammo, które u mnie jest oznaczone jako, że mam, więc nawet nie zwróciłam uwagi, czy no, jest tam ammo do... Shotguna? Tak. Do rakiety chyba nie było. Do shotguna jak najbardziej było, 20 naboi, dziękuję bardzo, to będzie ekstremalnie użyteczne. I to jest fajne w tej części, bo z tego co pamiętam w pierwszej... Nie, trzeba przejść w pierwszej, no. Po prostu, no, trzeba było się samemu przejść, samemu zgarnąć ammo, bo w przeciwnym wypadku zapomnij. Tak, tu jest też jakoś to zrobione, że nie dostaje się całej tej amunicji, tylko jakiś procent jej, ale zawsze i coś. Tak jest, to jest lepsze niż rozwiązanie z jedynki w pokoju róż tyłek, ty śmierdzący leniu. Musisz przerwać to strzelanie w grze o strzelaniu, żeby zabawić się w spacer. Tak, musisz... symulować wyprawy badawcze, tak, żeby móc wydobyć amunicję. You little shit! Wee! Teraz będę
wydarzał znowu. Na szczęście mam tutaj towarzystwo do leżenia. Okej, teoretycznie powinnam być w stanie przejść. Daj mi moment jeszcze, bo zrobiłem ostatnią partię pieniędzy. Ja w tej chwili szukam przejścia, więc spokojnie, nie spieszy się. No, z jednego z takich buźków jest może jakieś 50 hajsów. Zawsze coś. No, ale nie mówię pod kątem wydobywania kryształów z nich. To jest mniej opłacalne niż... niż zmajstrowanie sobie kopalni. No, już kurde, monopolizując kioski. Ja tego jeszcze nie zrobili. Jest eskalujący. No, Erydzin, dziękuję. I niniejszym oznajmiam, iż jestem blisko wyjścia najpewniej. That's tak jest, nice. Jestem blisko wyjścia. I teraz musimy się udać do Sanctuary. Bardzo tak, oddać quest Hammerlockowi. Okej. Dobra, to ja trafię na kolejną grupę, więc bardzo miło, że ten... jeszcze transport! Jeszcze są po dźwiękach. Tak, to jest jak taka, ręka, która się sięga do siebie, no you don't, i cofa się do tego, do miasta. Dobra, oddamy questa Hammerlockowi i zorientujemy się, dokąd mamy się udać w następnej kolejności. Proponuję, zanim zakończymy, jeszcze otworzę jedną skrzynkę, bo mam jeszcze parę tych kluczy. Okej, a najpierw zadanie. Level up! Again! I tak, mam 4 punkty do wydania. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Spokojnie. Everything is under control. Mostly. A, jeszcze nie dostałem level up, jeszcze brakuje mi tam trochę expa. A Boże, znowu to zadanie z tymi czterema gościami. Tak, ono jest już jakiś czas. Na razie zostaw, później. Dobra, otwórzmy skrzynkę. Happier times. Ja specjalnie odkładam to na później. Uuu, to wygląda ładnie. Pokaż mi się, czy jest lepsza niż moja. Gdzie jest moja rakietnica? Tu jest moja rakietnica. Tak, jest lepsza pod każdym względem. Wiele. Nice. Jeszcze wygląda ładnie. Masz jakieś klucze? Mam chyba jeden klucz. Jeden to otworzę, to ja otworzę jeszcze raz. Zobaczymy, czy coś do ciebie wypadnie. Nie, kolejna rakietnica. I jest gorsza niż moja. Moja ma... jest lepsza niż moja. No to się częstuj. I tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj. Yup. Yes. It is nice. Strzelam trzema naraz, a za koszt jednej rakiety. This calls for a celebration. Idę kupić amunicję. No tak. Dozbroimy się i za chwilę wrócimy. Aj.